Siemano, w kolejnym odcinku, tym razem 250 na luźnym lataniu. Wczoraj padał śnieg, a dzisiaj na plusie temperatura, więc błoto jest jak cholera. Ale w tym odcinku pogadamy sobie o wadach i zaletach tego wynalazku. Jak chcesz być na bieżąco z moimi działaniami, to zostaw suba i wbijaj na Instagrama. Tam codziennie platuje jakaś relacja z tego, co działam. Link masz w opisie. Skoro już wpadłeś na ten odcinek, to posiadasz albo zamierzasz kupić te bestie, więc na starcie ci powiem, że jak masz okazję do 1500 zł kupić, to się nawet nie zastanawiaj, pod warunkiem, że potrafisz trzymać grzechotkę w ręce i jakąś płaską dziesiątkę. Włożenie tego do mechanika zrujnuje cię finansowo i psychicznie. Przejdźmy do rzeczy. Czy Launching 250 ma wady? Oczywiście, że tak. Jakbym chciał je wszystkie zliczyć, to brakłoby mi palców w dłoni. Może zacznę od zalet. Fundamentalną zaletą jest silnik. Ten skurczybyk jest nie do zajechania. 250 cm3 to niewątpliwie idiotoodporna jednostka, którą rzucają Janusze biznesu do ram Kawasaki, Suzuki, a później opierdalają jako Ori. Jak ktoś się nie zna, to może dać się zrobić. Piętą Achillesową jest gaźnik PZ30, ale można wrzucić z AliExpress podjebkę Mikuni VM26 i jeździ jak lalka, co też zamierzam zrobić. Największą wadą jest rama, która pęka dosłownie wszędzie. Koło główki ramy, wszystkie mocowania silnika. Jest dosłownie zrobiona z papieru, ale dobre wzmocnienie powinno pomóc. Tak samo wahacz. Trzeba wzmocnić, bo nie znasz dnia ani godziny, jak mocowanie amorka odleci i będzie launching na glebie. Jak jesteśmy przy amorku, to ten sprawia, że tylne koło od 60 km na godzinę zmienia się w ping-ponga. Taka swego rodzaju transformacja. Dla mnie ogromną wadą są podnóżki, które strasznie nisko są zamocowane. Jak atakuje podjazd ze skosu, to haczy stopkami o ziemię. Mega mnie to irytuje. Szprychy strzelają nawet jak są naciągane na czas. Łożyska główki ramy polecam założyć od MRF i na jakiś czas zapominamy o problemie. Według mnie oryginalne przełożenie jest bez sensu. Tylna zębatka ma 48 zębów, ja swoją zmieniłem na 41 i to jeszcze jest za dużo. Silnik jest stosunkowo mocny, a oryginalne przełożenie sprawia, że jedziesz maksymalnie 60 km na godzinę. A przecież ma potencjał, żeby chociaż tą stówkę jechać. Oczywiście po wzmocnieniu ramy. Mogę się czepiać jeszcze wielu rzeczy, ale jak kupisz taki sprzęt, to obiecuję, że jeśli masz samo zaparcie, to ten skurczybyk zrobi z ciebie mechanika. Więc na pytanie, czy warto go kupić, odpowiadam, że oczywiście warto, ale za odpowiedni hajs. A teraz uważaj. Sprzęt, który widzisz na filmie, kosztował mnie złotówki i cebuliony. Dałem za niego 1050 zł. Paliwko, żeby po niego pojechać, 5 dyszek i nie trzeba mieć busa, bo ja go przywiozłem w Audi A3, więc dla chcącego nic trudnego. Części 300. Finalnie wyszedł mnie 1400 zł. Uważam, że za taki hajs daje mega dużo frajdy. Byku, jak dotarłeś do końca, to zostawiaj suba i wbijaj na Instagram, link w opisie. Piona.